внимание, около четвертого энергоблока замечены странные электрические аномалии. Они могут представлять Йо, угрозу. Witajcie na moim kolejnym filmie, na moim kolejnym urbexie. Tym razem opuścimy, odwiedzimy stołówkę w Górze Karwali, która jest opuszczona. I to już od bardzo dawna. No cóż, no to lecimy do zwiedzania. Tutaj wszyscy, którzy tutaj przychodzili, jadli obiady. Ale całkiem spore to pomieszczenie było. Jest. Tutaj jakiś pokój. Tutaj kolejny jakiś. Ja tu myślę, że tu było te na krzesła. Tu coś. Tutaj ten prysznic chyba był. I kibre. Nie, sam prysznic. Tutaj ludzie dostawali obiady przez te okienka, zaraz zobaczcie. A tutaj była kuchnia. Te wszystkie stanowiska. No. Tutaj stanowisko do dawania obiadu. Tutaj się oddawało talerze chyba. Piśnice. Dziwre. Pewnie. Tutaj był nie prysznic jakiś był. Tutaj tak samo. No to cóż, idziemy teraz do góry. Tutaj jakiś pokoik. Tutaj ten. Tutaj jakieś od powietrza było. Pewnie. Trochę strach, bo tutaj coś tam wali. Tylko co? Ale to pewnie piwnicy, co? Tutaj jakieś. Masz? Porały. Ale tam lepiej nie wchodzić, bo się może zawalić. Tak tutaj widzicie tą górę. No to cóż, idziemy do piwnicy.
cofa. Do tego pomieszczenia pójdziemy na koniec chyba. Ale całkiem ciemno tu i strasznie jest. O kurwa. To jest syp. To jak widzicie, co stanie się to jest. Tutaj kolejny. Tutaj pewnie był pokoje z magazynem albo z takiego. To co? O, kolejny pokój. Tutaj kolejny pokoik. Znaczy... pewnie magazyn jakiś był pewnie tutaj. Na różne wsęty. Dobra, nie martwimy się tym. A tutaj jest od groma śmieci. Nie wiem, czy będzie na tym nagranie widać, ale tutaj jest taki śmietnik. Dajcie spokój. Patrz, co jest tam tu coś? O, opona. Trochę się czekam wejść, bo to nie wiadomo co tam. Może wyjść, ale chuj. Gdzie masz? Tu obok. Obok tej... Dobra. Tu obok stołówki jest taki... Tu jest stołówka. Jest taki domek. Jak widzicie. Który prawdopodobnie kiedyś, jak słyszałem, był więzieniem, chyba. Albo nie, to jednak nie było więzienie. Ale czekaj. Nie, niemożliwe. Nie możliwe, że to było więzienie. No cóż. Dziękuję. Teraz obejdziemy domek wokół. No. I to by było na tyle. No i dziękuję bardzo. To oczywiście będzie włączony jeden film. No. Idziemy do następnego.